Cześć, siemanko, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Starych Center 22. Oczywiście, jak widać, choć Beleron, wiosna na pełnej, tutaj wałowanie idzie już po słoneczniku. Tutaj sobie masę sieje, ale to tam akurat nie jest ważne. Ważne jest to, co będziemy się robić, czyli będziemy siać. Jak możecie zobaczyć już na lewej liście, znaczy na lewej liście, jak to w ogóle brzmi. Jak na inspektorze widać, mam nowy ciągnik. Nie, to nie jest ten masły, masę sobie tutaj wałuje, więc to nie o to chodzi. A chodzi o tego byka, czyli Big Boot 4-7, znaczy 7-4-7, przepraszam. I on sobie tutaj sieje sorgo. Na razie nie będę wyłączał tego kursu, bo może, jak skończę szybciej masej, a ile zostało masejowi? Masej, 8, 11 minut, no to. To tak niech jest. Oczywiście siewnik to jest ten największy z Big Buda, czyli Big Buda z Bełgarca 30,5 metra, więc on robotę robi. 25 na godzinę mogę jechać, więc chyba muszę mu nawet piątkę zarzucić. Tak, muszę mu piątkę zarzucić. 28 nawet pójdzie, rąbany. A, bo ja mu chyba tak ustawiłem w sklepie, tak, ja ten siewnik w sklepie ustawiłem 28, a kurs powiedział na 25, dlatego pisał 27 minut, więc akurat w tym czasie, co skończy siać masę i prawdopodobnie powinien skończyć siać i ja. Oczywiście wały tutaj będą godzinę jeździć i 12 minut, więc to tam jest najmniejszy problem. No i teraz to można siać poza odcinkami i na odcinkach. No teraz na odcinkach to dużo idzie zasiać, ale to tylko duże pole oczywiście, tak? No bo ten ciągnik, ten zestaw w sumie nie nadaje się na inne pola niż tylko na to, aktualnie na to. Bo w sumie aktualnie na jakie pole by się nadał? No to 30, ale to pole 30 tutaj. No to ja muszę kierować, tak? I tutaj będzie to sorgiem zasiane, a tutaj będzie 36 zasiane solnicznikiem. Miała być bawełna, przepraszam. Trzeba na wstępie przeprosić, że miała być bawełna, ale no nie będzie tej bawełny, bo się zagapiłem. W skrócie myślałem, że da się siać bawełnę że da się siać bawełnę jeszcze w kwietniu, ale jak widać się nie da, tylko da się w marcu, więc no niestety musiałem przeskoczyć sobie na słonecznik. Ale spokojnie, nie ma tego złego, co by na dobre niebieso, czy jak to się tam mówi. Ogólnie chciałem bawełnę zasiać, no bo wiadomo, pod ubrania. No ale pod ubrania, no właśnie, ubrania, to jest drugi temat. Chciałem zasiać bawełnę, żeby robić tkaniny i z tkanin ubrania, o. Ale no nie wyszło, bo przewinąłem o jeden dzień za dużo. I tak wyszło, no. Dzisiaj będziemy sprzedawać właśnie to ubranie, bo tam jest chyba 8 tysięcy litrów chyba do sprzedaży, coś takiego. Tych ubrań, no bo postawiłem sobie fabrykę zimą. Ubrań, żeby robiło mi zakład krawiecki, żeby ubrania szli, no i tak wyszło. Jak widzicie, 76 hektarów jest na godzinę zasiać w stanie tym zestawem. Więc spoko, spoko. Kiedyś ten zestaw będzie miał co robić na tej mapie. To myślę, że nie jeden taki zestaw, a dwa będą. No i na pewno muszę. Teraz już wiem, że widzicie, jak się zapierdziałam z siewami, a wały odstają mi to bardzo mocno. I to jest drugi temat, że trzeba będzie wreszcie wały zmienić. Na razie dokupić jedne wały, te 24-metrowe, no i oczywiście będą się ciągnąć do tego zapinać, większy. Do wałów już na pewno 350 koni musi iść, czyli jakiś. No właśnie, jaki ciągnik? Na pewno jakiś ciągnik, znaczy Big Boot robi robotę, bo ma 1100 koni, no to on aż wyrywa ten siewnik. Wziąłem sobie go na podwójnych raczkach, no bo na potrójnych jakoś tak nie siedział mi zbytnio. Jeszcze była druga opcja, też podwójne laczki, ale jest takie. Czy się też Big Boot z modów, to nie jest oryginalny.
Od Gump Software, tylko od tego gościa, jakiegoś tam gościa, ten Bigfoot jest, więc dużo lepszy, bo mam kogociki, może sobie malować dużo rzeczy, tutaj widać takie fajne czerwone obręcze sobie dodałem. I miałem jeszcze, tak jak w sumie półtora, tak jak te dwa koła by złączył, to praktycznie, że jedno takie było. Znaczy, no może dwa to przesadziłem, ale tak z półtora koła. Czyli tak jak... nie, właściwie nie wiem jak to tam powiedzieć. Tak jak idzie guma i to gówno to takie, co się łączy z... taka jakby felga? Ta felga, co się łączy z drugim kołem. To takie było jedno koło. No to mówię, nie, no to brzydkie jest jak pan, jak noc. Ja tego nie chcę. Bardzo dużo ten zestaw ugniata ziemi, no ale wiadomo, no. Coś musi ciągnąć ten zestaw, nie? Jak widzicie, pole jest powiększone. Właśnie nie wiem, czy to będzie widać, bo... Nie, tego nie będzie widać, bo to jest zasiane już 60 metrów. Tutaj tam wreszcie wyrównałem teren pod ulicą i wyciąłem te drzewa, podrównałem teren i wreszcie mam całe pole tutaj gotowe. I przy okazji w sumie będę mógł zobaczyć, ile te pole faktycznie ma hektarów, nie? Już gotowe, bo tu już nic z tym polem nie będzie robione więcej. Bo tamte drzewo na zakręcie zostaje. Bo akurat pasuje. Więc w sumie nic innego z tym polem już nie wycoduje. Ewentualnie tam trochę podmalować ten zakręt, bo jest trochę taki... brzydki. Znaczy... on i tak nigdy nie jest zasiewany, ale nie, dobra, on musi zostać. Zapomniałem. Kto się tam blokował? MF z Ariony się poblokowali, okej. Okay. No już mam 17 hektarów zasiane. On teraz nawet wzrosło, bo po długości kiedy to widzicie, że wzrosło do 82 hektarów na godzinę, więc... Więc elegancko, faj. Ja, ale muszę ich odblokować, no bo robota musi iść, a mi zostało 5 minut roboty. Więc na pewno masę się już nie wyrobi. Widzę, że masę... Masę co ma wyrąbane jajca i co poszedł. Tutaj na bok. Czy punkt 423 to jest odpowiedni? Tak, to jest odpowiedni. Dobra, opuszczę te wały i łogi. Tu masz 220 punktów. Ten ma 19 minus masę i ma 7 niby. Ten tu ma godzinę jeszcze 6, godzinę 6 minut. No dopiero drugie kółko skończył robić, więc... No ja już mam praktycznie w tym czasie, co on robi jedno kółko, no to mam pół pola zasiane. No i poszli szybcy i wściekli. No, na wozu dość idzie, no ale wiadomo, no to trochę hektarów też jest zasiane, bo 17 hektarów jest zasiane. I zobaczcie w ogóle, jak zapierdziela ten licznik do góry. To jest coś niemożliwego. Fysyk. Dobra. Hektarki idą, patrzę jak to szybko rośnie. Tak to może siać. Aha, super, że w ogóle silnik odpaliłem, to też jest dobry, dobry znak. Kurwa, baran snapami zajmuje. Się baran snapami zajmuje, zaraz to śmieszne. Nie no, 30 metrów to robotę robi, nie? Tutaj jadę sobie w kolejny przejazd, już, no już tak się ustawiłem, no to sobie już jadę w kolejny przejazd, żeby
sobie nie kolidować. Ale czemu ja tego siewnika nie włączyłem? Tego nie wiem, naprawdę. Ale dobra, nieważne, 10 minut. Widzicie, 10 minut odcinka jest, a już mam całe pole prawie zasiane. Gdzie, kurde, z 15-metrowym siewnikiem na 2 jechać. Cały odcinek to był w sumie by się zrobić, tak? Żeby to zasiać. Od początku pola. No co prawda, tu 5 minut przed odcinkiem zacząłem siać już. Bo w sumie te 5 minut to posiedziałem przed odcinkiem. Może max 10, no to zrobię te dwa kółka dookoła, tak? No to daliśmy te 10 minut. No to i tak 20 minut, kurde, w koło całe pole objechać. Całe pole 20 minut zasiać, no to kurde jest jednak wycin, nie? No, 20, 18, 17, 16, 15, 14, no ale wydało, że to jest fest góra, no to nawet sobie widać, że to jest fest góra. Ale Big Boot ma co robić, nie? Do 10, a gdzie kurde John Deere z tym siewnikiem chyba był testowany, czy z tym mniejszym? Z tym mniejszym chyba był testowany, z tym 23-metrowym. No to John Deere tam siadał, nie? Bo tu jechał 6 na godzinę chyba. Wiadomo, Big Boot ma 7 metrów większy siewnik i jedzie szybciej. Dobra, jak tam wały? Wały już sobie powoli paskami zaczynają robić. Tarararara. Ty, 1,5 hektara w jeden przejazd zrobiłem. Ani znowu się rypli. Ale tam babka jeszcze siedzi, to dobrze. Jak z tym Masejem? O, tam był... A to w sumie za chwilę będę żył. Muszę dosiąść te pole do końca. Muszę dosiąść te pole do końca, abym mógł jechać sprzedać te ubrania. Bo ja chcę już tutaj się zwinąć z tym siewnikiem na drugie pole. Na 30. A czy tam już pewnie po odcinku sobie dosiął to. Bo to trzeba i tak ręcznie zasiać i tak, no to... Dlaczego? Byt. Ciebów. Chociaż. Ci dobry są ci stampa. A, okej, okay, jeszcze jest na hali, to dobrze. Co dałeś na piwo? Ej, jutro. Nie ma jakichś wałów takich 30 metrów. Co prawda jeszcze 12 wały jeżdżę, no ale tak patrzę, to 24 wały, no to połowę więcej bym miał zwałowania, tak? Ale to i tak by jeszcze... To i tak by jeszcze było... To i tak by jeszcze daleko był w sumie, nie? Ale tutaj widzę, że będę dość długo siedział po odcinku, bardzo długo, żeby to safe ogarnąć. Zanim ja to wszystko zwałuję. No jeszcze ten pusty się zrobił. No ja mam tutaj... dwa przejazdy. On musi mi dać te pole, bo ja potrzebuję... Maseja. Więc niech on to szybciej sieje. Niby 100 punktów zostało.
3 minuty. 3 przejazdy. No dobra. Dobra, to w sumie w tym czasie, co on będzie tam kończył siać, no to w tym czasie, co on będzie kończył siać, to ja będę jechał z ubraniami, więc. Bo ja tutaj koło 9 będę jechał z tymi ubraniami, więc no w sumie spoko. Wiadomo, że z wałami trochę dłużej będzie. Ale to się da. Się wszystko da. 23 hektary zasiane, więc. Pararararara. No dobra. A tutaj przez, jak widać, przez przypadek kombajnem wjechałem sobie. Ugnietłem. Bo. Wiadomo, kurspy skończył sypać. To było tak, że kurspy skończył sypać. No i trzeba było. Trzeba było jechać, no. Mówię, a nie będę się teleportował, no bo wtedy, jakbym się teleportował, no to by ten. Fajnie, że ten ciąg jest podkręcony trochę na tych modach, że on jedzie 45 jednak, a nie te 30 jak wtedy, a dlatego sobie przed odcinkiem tu przyjechałem na to pole. Nie powiem jak, ale każdy wie jak tu przyjechałem na to pole, że się tepnąłem tyle. Nie, no co ty. No co ty. Nakładki Discorda? Super, to szybko mi to w ogóle to wyskoczyło. Nie ma to tamto. 7 przejazdy będzie zasiane. I w sumie powiem wam ile pola. Jest tutaj 25 hektarów, co jest tego sobie. Bo tam wtedy było 23 chyba. Wtedy było chyba 23 hektary, coś takiego. Czyli tak jakby 1,5 hektara dora? Nie, to coś tu nie pasuje. Nie pamiętam sobie ile to było nawet. Ja to kiedyś sprawdzałem, ale zapomniałem. A teraz będę miał czarno na białym. Na odcinku pokazane. Więc trochę tego sorga będzie do koszenia, nie? Z 30 hektarów to pewno, bo nie wiem ile tam to pole z tyłu ma. Nie wiem ile 30 ma hektarów. No ale co, się wszystko idzie dowiedzieć. Dawaj, dawaj, gazu, gazu. No, oczywiście już nie uda mi się nagrać odcinka kolejnego dzisiaj. To już wiem. Chyba, że jakoś w nocy, ale co. No, 24 hektary, 37 arów. Wiem, nie powinno się tak składać, bo ja powinienem stać i w miejscu. A nie grzać full pędzlem, no ale. Jecie no. Chodzi o czas. Ogólnie jak tak patrzę, to dość długi ten zestaw jest, nie? Wszystko trzeba mu zapiąć, bo. No wie, czemu nie jest tylko 37? No nie ma siły ujechać czy co? A zapomniałem, że on ma biegi ten Big Wood. Nie, no i teraz to. Oj. Teraz to można jeździć, no. To się mój kombajnik. Jest, ten kombajnik jest taki malutki do tego Big Buda, to jest niepojęte, nie? Aha. Aha. Dobra, zakończył pracę, więc. Oj! Zapisywanie. Cześć. Wybierz miejsce docelowe. Tutaj. Tutaj mam przejechać kolego.
Tak. Co ja miałem zrobić? A ja miałem ten, miałem strzelać tą... te ubrania. Czy to jest postawienie sobie fabrykę ubrań? Jest ich 8 palet, więc... raz, dwa to będzie. Tak mi się wydaje. Znaczy, na kawałek trasy jest, ale... Postaram się w miarę szybko wrócić. Ubranie 8000 litrów. Oczywiście 31 tysięcy za, jakby to powiedzieć, tonę ubrań. Przecież wiadomo, że to tak. 30 tysięcy za 1000 litrów, a może tak będzie. No, 37500 dokładnie. Więc trzeba grzać, bo to dobre pieniądze są. Mocnik kazał, że został zablokowany. Most się coś zablokował. A minuta na odcinku jest 21. Nie wiem, zobacz. Coś tam sobie posieję tym masajem, ale nie dużo. Albo nie będę się już tym masajem, tylko dojadę do końca. Sprzedam te ubranie, będę kończył odcinek. Taki jest plan. Bo już niestety... Tak to wychodzi. O! O! Ja to dostałem. Dobra, dobra. Nie, te latarnie są tak nisko. I to jest masakra. Za każdy raz zahaczę w tą latarnię. A jak nie tą, to inną. Będę bliżej środka asfaltu jeździć. O. Coś. Nie. Ten co tam zrobił? Gerbuza. Dawaj, Klasik, dawaj. Już niedaleko masz. No i dobra. Widzicie, tak to wygląda. Za 8000 litrów ubrań dostałem. $250 000, no biznes wciął. Także dziękuję za oglądanie, na razie, pa.